Na drugą kawę zaprasza Ludowa Bar. W specjalnym wydaniu drugiej kawy, prosto z opolskiego amfiteatru, Maciej Nowak wita. Moim gościem jest Beata Kozidrak. Dzień dobry. Witam serdecznie, dzień Przedstawiać dobry. Chyba nikomu nie trzeba. Mam nadzieję. Czy pani pamięta, co pani robiła chyba w czerwcu 78 roku, 35 lat temu w Opolu właśnie? No, występowałam tutaj właśnie na tej scenie cudownej. Piechotą do lata, nie wiem, czy pamiętacie? Piosenkę, tak, nie oglądałem, przyznam się wówczas, na żywo występu. Koniec wywiadu. Jeszcze byłem troszeczkę za młody, a telewizory chyba nie były tak dostępne. Odpuszczam. Teraz w tym roku też będzie można ten utwór usłyszeć. No tak, no od tego się wszystko zaczęło, moi kochani, więc Opole jest, jest szczególnym miejscem w moim sercu. Cała kariera na początek. Tak, to był po prostu taki wystrzał, taki debiut, czyli strzał w dziesiątkę. Piechotą do lata znalazło się w 40 chyba najwspanialszych hitów w ogóle polskich, więc w ogóle taki debiut można sobie tylko pomarzyć. To było pierwsze pani Opole, a później ile było tych następnych? Nie wiem, właśnie ktoś mnie pytał, ale nie pamiętam. Pewnie gdzieś archiwiści tacy skrupulatni są w stanie policzyć. O, moi fani wszystko wiedzą. A ile nagród przez ten czas w Opolu pani dostała? Oj, też sporo. Jakąś nagrodę pamiętam. Karolinkę za całokształt twórczości, za całokształt. I super jedynki, chyba 5 czy więcej już. Nie wiem. To podejrzewam nie ostatnie super jedynki. Miejmy nadzieję, bo będą jest to w tym roku przyjemnie. Jakieś kolejne? Super jedynki? Tak. Jakaś się chyba szykuje taka też fajna nagroda, podobno, ale to jest bardzo miłe, naprawdę. Ja uwielbiam tu dostawać nagrody. Właśnie, proszę powiedzieć, czy artyści traktują tak całkowicie serio, poważnie te nagrody, czy to one są takie z przymrużeniem oka? Pojadę, wiadomo, coś tam pewnie się dostanie. Po tylu latach muszę powiedzieć, że każda nagroda ma duże znaczenie, ale te najwspanialsze są od ludzi. To są czasami takie nagrody, jak ja mówię, niewidoczne. To są koncerty, to są emocje, które ja dostarczam ludziom i które dostarczają ludzie mnie, więc każdy koncert jest dla mnie wielką nagrodą. To są oklaski po każdej piosence, tak, to są bisy? To są takie spotkania, gdzie po prostu ludzie przychodzą, proszą o autograf i mówią ze łzami w oczach, nawet pani nie wie, jak dużo pani zrobiła w moim życiu. A ta piosenka na przykład, czy tamta, po prostu czasami naprawdę i takie spotkania się pamięta, życie, więc pamięta to bardziej niż odbierane najpiękniejsze czasem statuetki, czy no, muszę powiedzieć, że tak, bo przecież my tworzymy dla ludzi. I to jest dla nas jakby największym wyzwaniem, żeby zapaść jakby w pamięć i w serca ludzi. Często, naszymi piosenkami, naszą twórczością. Często mówi się, że opolska publiczność, ta festiwalowa jest wyjątkowa. Faktycznie tak jest? Ona się odróżnia czymś od I publiczności czasami, czasami w artyści miastach? Wsioczą trochę, bo mówią, no tak, bo jak tu przyjadę i jakąś bardzo ambitną piosenkę zaśpiewam, to oni się nie ruszają. Ale tak naprawdę, to tutaj przyjeżdża artysta, żeby rozruszać tą publiczność. I naprawdę, trzeba o tym po prostu wiedzieć. Oni tu przychodzą, żeby się bawić. Wzruszać również, bo oczywiście to jest fajne, ale generalnie chodzi o to, żeby się bawić. Pani, i my też się bawimy, naprawdę. To najważniejsze, żeby wszyscy byli zadowoleni. Ależ, dokładnie. Pani ma w Opolu jakieś swoje ulubione miejsce? Ja tutaj mam wiele miejsc, bo to jest jakby drugie miasto w moim życiu. No, pierwsze oczywiście Lublin, w którym się urodziłam. A tu urodziła się po prostu ta Beata. Ta od tych wszystkich przebojów. To także ja tu mam mnóstwo może po prostu pani miejsc. Zdradzić, uchylić rąbka tajemnicy? Ja uwielbiam tutaj te miejsca właśnie, gdzie mieszkać. Tu jest Torwar. Toropol, przepraszam. Toropol. Tak, Toropol. Dobrze. To się wytnie. Toropol. No pamięć trochę zawodzi. Za Toropolem były Bursy, w których mieszkaliśmy jako debiutanci. Są dalej. No tak. Właśnie. No to tutaj po prostu łezka się wokół kręci. Także tam jest, pamiętam, taka fontanna, dobrze mówię? Jest. Zgadza się. Teraz jeszcze piękniejsza, odremontowana, no multimedialna nawet jest. No i oczywiście nieśmiertelny hotel, w tej chwili Mercury, a kiedyś Opole. Hotel Opole. Tam się wszystko działo. Oczywiście wieczorami. Zgadza się. A co się działo? O Jezu. Można powiedzieć. Dzieci nie oglądają.
Tam przychodziliśmy wszyscy wieczorem, coś tam zjeść, ale generalnie... Też coś wypić. Też coś wypić, spotkać się po prostu z muzykami, z artystami. Życie towarzyskie. Życie towarzyskie, tak, tak. Kiedyś czyli chyba bardziej tylko... kwitło niż teraz, bo teraz jednak młodzi artyści raczej zamykają się w sobie. Albo... No właśnie, z czego to się bierze? Nie umiem powiedzieć, nie wiem. Nie ma takiej atmosfery. To może ja pani pewno odpowiem, bo pani w sobotę będzie występować w Opolu, ale też w Piotrkowie Trybunalskim. To no jest to taki ja mam pęd w sobie. Pracy. Nie, nie, już wam, kochani, mówię. No rzeczywiście będzie to niesamowita historia, ale po prostu zanim dostaliśmy propozycję od organizatorów Festiwalu Opolskiego, najpierw podpisaliśmy kontakt, umowę na koncert właśnie w Piotrkowie, więc... To jest dosyć daleko. Jak logistycznie będzie wyglądać przemieszczanie? No są takie środki transportu. Będziemy frunąć w powietrze. Ale występujecie w Piotrkowie do południa, żeby stąd się nie, nie, występujemy wieczorem, późnym wieczorem. Nie przypomina to pani... Polecimy helikopterem i gramy na stadionie, więc wylądujemy na stadionie. Tam będzie dopiero po prostu efektownie. No super. A nie przypomina to pani trochę lat, nie wiem, 80., kiedy zespoły rockowe były w takim pędzie, że grały po dwa, trzy koncerty? Nie, aż tak nie jest. Nie. No, ja porównuję to z 90. latami, kiedy już jakby to się unormowało i nie graliśmy po prostu bez sensu mnóstwo koncertów, które tak naprawdę nic nie dawały, a zwłaszcza nie dawały nam kasy, takiej jak pewnie powinniśmy mieć za tyle pracy i za taki sukces. To się zmieniło, wiadomo, w nowej Polsce. Nie, nie, ja po prostu wybieram takie koncerty, które mają oprawę sceniczną, po prostu są na wysokim poziomie, więc które sprawiają mi... Nie ma jakiejś chałtury i grania do kotleta? Nie, no są różne koncerty, to nie o to chodzi. Na każdym koncercie człowiek musi być artystą po prostu. Nie można olać to, przepraszam za brzydkie słowo. No trzeba dać siebie po prostu wszystko. Publiczność to wyczuje. Ja uwielbiam grać i mniejsze koncerty, takie bardziej klubowe. Uwielbiam te olbrzymie koncerty, gdzie jest mnóstwo ludzi. To jest wielkim wyzwaniem dla artysty, ale tak jak mówię, ale też takie bliskie po prostu spotkania, kontakty z publicznością. Czy dzisiaj festiwal ma jeszcze taką siłę kreowania przebojów? Czy dzisiaj przeboje się kreujesz w inny sposób, to jest telewizja czy kanał YouTube? No jest mnóstwo innych źródeł, może tak. Ale daj Boże, no, jeśli piosenka jest silna sama w sobie, jest naprawdę hitowa, to pewnie... Można to zrobić i również w Opolu. No kiedyś to pewno był jeden festiwal, jedna czy dwie telewizje, dwa radia, więc kiedy wszyscy czekali na ten festiwal, artyści czekali na ten festiwal, bo tutaj się rodziły hity, tutaj się rodziły przeboje. Dzisiaj siłą rzeczy przez to, że mamy więcej festiwali, więcej mediów, ta siła, wrażenie jakby opolskiego festiwalu troszeczkę zmalała. Zmalała pewnie, no już na pewno nawet miasto... Opole nie żyje już tak festiwalem. Kiedyś to się odczuwało, naprawdę. Ludzie czekali. Czekali na swoich artystów. Czyli mniej łowców autografów pod... Nie narzekamy. Ale to się czuje, że ta atmosfera się zmieniła. To już nie jest to samo. Ale to nie dochodzi, no. Po prostu czasy się zmieniają, a my mamy robić swoje. No to życzę pani, żeby pani dalej robiła swoje, tak dokładnie, jak to pani robi. Dokładnie. Trzeba być z tego szczęśliwym, zadowolonym i iść dalej. Także dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję za rozmowę. Beata Kozidrak była moim gościem.